Hejka, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem i jest to kontynuacja poprzedniego vloga. Jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy sobotę, dokładnie jest to 17 czerwca. Jedziemy, słuchajcie, do Łodzi na event Sea Vloggers, który się odbywa właśnie przez cały ten weekend w Łodzi. No i oprócz tego dzisiaj wieczorem będzie miała miejsce gala rozdania nagród Hasztagi Roku, organizowany właśnie przez Sea Vloggers. I ja zostałam nominowana właśnie w kategorii Sea Vloggers Award, gdzie 50 osób z całego rankingu, z top 100 influencerów zeszłego roku została wybrana. Następnie odbyło się głosowanie, gdzie Wy oddawaliście właśnie głos na mnie i dzięki Waszym głosom dostałam się do top 10, zajęłam top 9 miejsce. No i właśnie mam dzisiaj szansę walczyć o statuetkę Sea Vloggers Award. Także bardzo się cieszę, że w ogóle dostałam taką możliwość, że sama nominacja i w ogóle to wszystko jest dla mnie naprawdę ogromnym wyróżnieniem i sam fakt, że będę mogła być na takiej gali, to jest dla mnie naprawdę super, super sprawa i się cieszę, że takie rzeczy się teraz dzieją w moim życiu. A teraz właśnie wyruszam do Łodzi, jestem cała spakowana, cały proces, wszystko, co Wam opowiadałam i tak dalej mówiłam, znajdziecie właśnie tak, jak mówiłam na poprzednim vlogu. A teraz jedziemy już do Łodzi, czeka mnie dwugodzinna droga, samotnie w aucie. Dlaczego autem? No właśnie nie wiem dlaczego, tak sobie stwierdziłam, że pojadę sobie autem. Po prostu wiecie, autem jest wygodniej niż pociągiem, zwłaszcza, że 2 godziny trasy to nie aż tak daleko, jak na przykład do Warszawy czy coś w tym stylu. Także co, zbieramy się, ja już zabieram kamerę i w ogóle wszystko i lecimy do Łodzi. Hejka, kochani, dojechałam jakiś czas temu już do Łodzi, odebrałam mój apartament i teraz zrobię Wam szybki room tour, jak on wygląda. A więc tak, tutaj mamy drzwi, tutaj wisi koszula Kajetana, następnie tutaj na prawo mamy łazienkę, łazienka bardzo ładna, proszę bardzo, taki zlew, tutaj mamy wielkie lustro i ładne światło do malowania się, także naprawdę jest git. Tutaj jest prysznic, toaleta, tutaj wielka szafa, następnie to jest moja waliza, tutaj jest kanapa, 2 okna, jest też klima, także bardzo fajnie, telewizor, właśnie oglądamy odcinek Gen Z, tutaj proszę bardzo łóżko i w ogóle łóżko jest genialne, bo ono jest na takim jakby na takiej drabinie, więc też nie zajmuje jakby tutaj nigdzie jakiegoś wielkiego miejsca, tylko tutaj to są jeszcze półeczki, więc bardzo fajnie, tutaj taki stół, następnie mamy kuchnię i kuchnia też jest bardzo, bardzo fajnie wyposażona, są wszystkie takie najpotrzebniejsze rzeczy i właśnie powiem Wam, zamówiłam sobie jedzenie, a jeszcze powiem Wam, jak się nazywa ten apartament. On się nazywa Apartamenty Lupoline. Tak się nazywają. I zapłaciłam chyba jakąś niecałe 300 za to. Coś takiego. I zamówiłam sobie teraz żarełko. Uwaga, Buffalo... Jak się nazywa ta restauracja? Buffalo Street. Zamówiłam sobie... Ej! Robi snapy jakieś. Ten, zamówiłam sobie, uwaga, chicken wingsy w sosie jakimś tam ostrym, coś takiego. No po prostu skrzydełka z kurczaka w jakimś sosie i dodatkowo do tego quesadille, żeby sobie zjeść jeszcze przed wyjściem. A teraz czekamy, bo podobno zaraz ma wyjść jakiś nowy program Freeze, także będziemy oglądać, zobaczymy co to jest. Jestem bardzo ciekawa, bo jest to podobno jakiś program randkowy, a ja za tydzień do Warszawy w ogóle jadę na nagrywki do podobnego czegoś, także zobaczymy co to będzie. No i czekamy na jedzenie, później się ogarniemy, pójdziemy odebrać wejściówki właśnie na Sea Vloggers, a następnie... Co ty nacisnęłaś? Nic nie nacisnęłam, nie mam pilota ze sobą. Proszę bardzo. No i później sobie przyjedziemy co z powrotem tutaj, ja się ogarnę, pomaluję na nowo. No to co to ma być? Co to ma być? Złote, no. Już samo odcisza. Zobacz, teraz się zaraz znowu odciszy. No jakoś się nie odcisza. No nie dotknę tego pilota. No i słuchajcie, potem wrócimy tutaj, ja się pomaluję na nowo, ogarnę, założę moje bdzianko, które sobie przygotowałam właśnie na dzisiaj i będzie bardzo fajnie i lecimy na galę, także to tyle, co chciałam powiedzieć. Po zwycięstwo, dokładnie tak. Kajetan przyjechał mnie wspierać, on nie chce się pokazywać, ale i tak go pokażę. Ja jestem wstydliwy chłopak. Od kiedy? Dobra, no także słuchajcie, widzimy się później, jak przyjdzie jedzenie, to pokażę Wam jeszcze jak wygląda i ocenimy w ogóle, czy będzie dobre, przetestujemy. No, także nara! Hello guys, weszliśmy właśnie z naszego apartamentu i generalnie powiem Wam, że jedzenie było okropne. A, zapomniałam go wziąć, miałam wyrzucić. Ale dobra, mniejsza z tym. Ale jedzenie było paskudne i quesadilla, którą zamówiłam i te kurczaki, no były naprawdę średnie, zjadłam jedną quesadillę z 3. I jeszcze 2 nuggets, czy tam te kurczaki, skrzydełka z 700 gram, także no naprawdę się średnie żarcie, nie polecam tej restauracji. A teraz lecimy na Sea Vloggers odebrać nasze wejściówki, potem wrócimy się jeszcze do apartamentu, przebierzemy się i będziemy ruszać na galę! Co
powiesz? Nic nie powiem. Oddaję głos do studia. No, no to właśnie, oddajemy głos do studia bez od... Etro, Camila Vivlan, MMT jest mój amazing, takim powstrzymaniem mojego wybuchu wulkanu, żeby już nie być. Weszliśmy, poprzechadzaliśmy się trochę, ale generalnie naszym głównym celem dzisiaj była ta gala, na którą przyjechaliśmy, więc ten Sea Bloggers odhaczyliśmy sobie tak przy okazji. Dostaliśmy, słuchajcie, torby, jak będziemy w apartamencie, to pokażę wam, co w środku jest, bo sama nawet jeszcze nie patrzyłam. Mamy też, proszę bardzo, takie identyfikatory i jeśli chodzi o event, jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, jest bardzo dużo różnych stref, w których naprawdę można się dowiedzieć dużo fajnych rzeczy. Teraz zaraz będziemy wracać, Kajetan jeszcze tutaj w pierdzielapce. O, proszę bardzo, ja sobie wzięłam lemoniadę truskawkową, ale jest fest słodka. I co? I wracamy, idziemy się przebierać. Jeszcze coś chciałam powiedzieć. Czy akurat zdążyliśmy na panel z Magdą Gessler i naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się jej słuchało. Jak ja miałam swój pierwszy panel Influencers Live, to na pewno nie wyglądało to tak jak właśnie dzisiaj na tym Sea Bloggers. Ja bym chciała, żeby kiedyś moje panele były tak naturalnie. Ja pamiętam, że ja wtedy przed moim panelem na Influencers Live bardzo się stresowałam. To był też wykład, więc to nie była taka rozmowa, ale mam nadzieję, że kiedyś będę miała jeszcze okazję brać udział w takich panelach, to, że będzie to wyglądać właśnie jak u Magdy Gessler, bo mówiła naprawdę bardzo fajnie i dobrze się tego słuchało. Co się śmiejesz, no? Teraz wracamy do hotelu i co? I widzimy się na miejscu. Grywa się? Nie. Nie? Tak. Dobra, moi drodzy, wróciliśmy do naszego apartamentu. Strasznie śmierdzi tutaj tym jedzeniem, które wcześniej kupiłam i było paskudne. Ale mniejsza z tym, otworzymy sobie teraz paczki. Dostaliśmy dwie paczki. Taką, którą dostał w sumie każdy na evencie, proszę bardzo. A tą dostaliśmy od Impostu, z racji, że dostałam rano SMS-a, że czeka na mnie paczka. Z racji, że było również stanowisko Impostu i tam był paczkomat cały i można było sobie wyciągać paczki. I dostałam właśnie taką paczkę od Impostu. Ale najpierw przejdziemy do tej głównej paczuchy. Co tutaj w ogóle jest? Zakładam, że tutaj są rzeczy, produkty od sponsorów właśnie z Sea Bloggers. I pierwsze, co tutaj mamy, to jest to mleczko przeciwsłoneczne SPF 50. Także mamy tutaj po prostu tak, krem z filtrem, 50. Zapewne do twarzy, więc bardzo fajnie, bo SPF-a do twarzy nigdy za wiele. Następnie to, co tutaj mamy, o proszę bardzo, Food Cream Mask. Mamy maseczkę do stóp. Tonik wcierka do skóry głowy z ekstraktem z pokrzywy. Normalizujący. Okej, czyli mamy tutaj wcierkę do włosów. Nigdy ever nie korzystałam z wcierki do włosów, ale właśnie chciałam sobie kupić właśnie może jakieś na poro, żeby mi szybciej włosy rosły albo coś w tym stylu, ale nigdy nie korzystałam, także bardzo fajnie. Ja wszystko będę testować. Jestem fest ciekawa. Okej, tutaj mamy taką maseczkę. Aktywna maska płatkowa. Lifting plus nawilżenie. Bardzo, bardzo fajnie. Następnie, co my tu jeszcze mamy? Co to jest? Wow! Ej, patrz, to jest taka przykrywka na kamerkę. Ej, to jest zarąbiste, ja to będę miała na laptopie takim, co mam na studia i przez to nie będę musiała, nie będę, bo miałam do tej pory nakleioną taką naklejkę i za każdym razem, jak ktoś kazał się pokazywać, to musiałam ją zrywać i przyklejać nową, a teraz będę miała taką profesjonalną, zarąbiste, to jest mega. Tutaj maseczki do twarzy również z tej firmy Wianek, to bardzo fajnie, bo ja maseczki bardzo lubię. Tutaj mamy, i to są akurat Wianek, to jest taka bardzo naturalna i delikatna, delikatne bardzo kosmetyki. Tutaj, co tutaj mamy? Tutaj jest od Sylveco. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Tutaj jest, widzę, pełno próbek. Okej, mamy jakieś kremy. Tutaj też krem, SPF, znowu krem. No bardzo dużo próbek różnych kremów do twarzy, to jest fajne. Próbki są zarąbiste, jeżeli szukacie jakiegoś idealnego kremu dla siebie właśnie do twarzy, czy też SPF-a i chcecie sprawdzić, czy was nie zapcha, czy was nie wysypie i tak dalej. Mamy jeszcze jakieś uloteczki. Wosk do brwi z Lash & Brow. Wow, to jest w ogóle wosk, który ja chciałam przetestować już dużo razy, ale nigdy nie mogłam go znaleźć i używałam jakiegoś innego, a tutaj mamy właśnie ten wosk do brwi, ten z najpopularniejszej w sumie firmy, także bardzo fajnie. I tutaj mamy paczkę z herbatą ziołową na tarczycę. I mamy jeszcze, uwaga, co? Batonik. Kolagen bar. Truskawkowy, muśnięty czekoladą. Spróbuj dla widza. Mam spróbować? Spróbuj dla widza. Pachnie jak taki typowy, zdrowy batonik. O, zobaczcie, tutaj jest różowy z przodu. Od 0 do 10? Nie, jest dobry. Jak na takie zdrowe batoniki jest dobry, czuć daktyle. Chyba tu są daktyle. Tak, suszone daktyle na pierwszym miejscu. Czuć te daktyle, ja daktyle bardzo lubię, one są takie słodziutkie. Jeszcze czuć jakieś orzechy chyba? Nie wiem, czy to są orzechy. Tak, zawiera orzechy. Mhm.
Wszystko, co tutaj jest, to czuć. Białą czekoladę też czuć. Ile truskawki? Git. Bardzo dobre. Jak na taki zdrowy batonik od 0 do 10, to bym dała 7. Bo na taki zdrowy batonik naprawdę jest mega. Mamy jeszcze jakieś uloteczki. Moja mama pije ten kolagen i bardzo poleca. Także bardzo fajnie. Widziałam też właśnie stanowisko tego. To była paczka, którą dostał każdy. Jezu, mam batonika teraz, potujam się cała nim. Otworzymy tą drugą paczkę. Uwaga, uwaga, która jest właśnie od Imposta. To się znajdowało w moim paczkomacie. Czekaj, czekaj, przebitki. Tak? Już? Tak. Okej, okay, no i mamy tutaj balsam do ust. A, okej, okay, to jest... per to jest wróżka. Pir, tak? Tak. Czyli o zapachu wróżki. Możemy sobie szybko przetestować. Nie pachnie wróżką, pomyślaj. W sensie ładnie pachnie, ale... Wróżką, ale tak. No taka typowa wazelinka. Następnie mamy krem pod oczy, esencja taka, proszę bardzo, tak to się prezentuje, w ogóle bardzo ładne opakowania są. I coś, z czego się bardzo ucieszyłam, jak zobaczyłam, czyli płatki pod oczy, to są chyba akurat na noc, czekajcie. Bardzo fajnie, bo ja miałam swoje płatki z Pixi i dzisiaj właśnie jak wyjeżdżałam, użyłam ostatniego swojego płatka przed wyjazdem tutaj do Łodzi, więc bardzo fajnie, że dostałam nowe, będę je testować. A teraz czas szykować się. Uwaga kochani, oficjalnie jestem ready. Oficjalnie jestem ready na event, więc chciałam wam pokazać, jak wyglądam w całości, ale niestety nie ma tutaj żadnego lustra, żebym mogła to zrobić. No chodź, ja ci pomogę. Pomożesz mi? Pomogę ci. No to chwytaj za kamerę. Dobra, no a więc tak wygląda ta bluzka na mnie. Tak wyglądają plecy. Tak wygląda z przodu, to jest akurat tego buty. I uwaga, poświęciłam się i założyłam buty na, co prawda nie na szpilce, tylko na obcasie, ale wciąż to dla mnie jest jakiś wyczyn. I nawet zakręciłam włosy, także... Jesteśmy ready na event. Tutaj przebitki. Aha, dobra. No, weź tu się jakoś pokręć. Nice, dziękuję ślicznie. A więc słuchajcie moi drodzy, teraz zbieramy się. Zaraz, w sensie jeszcze Kajetan musi się ogarnąć. Ej, patrz! Tu jest ten LED! To jest od tego, to jest ten pilot. To jest pokój do robienia melanży, a mają zabronione tutaj imprezy. Patrzcie, jest LED tutaj na suficie. Jeszcze nawet tutaj obok nad telewizorem też jest LED dookoła. Także stanę sobie w tym pięknym LEDowym świetle, bo jest całkiem ładne. No i słuchajcie, moi drodzy, jestem już ogarnięta i lecę. Trzymajcie kciuki. Wy jak już to oglądacie, no to wiecie, czy wygrałam, czy nie wygrałam, ale ja jeszcze nie wiem. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. To co nie dowygram, to wyglądam. Czuję się, jakbym była bizneswoman, która przyjechała tutaj robić jakieś interesy. Śmiesznie, dobra, zbieramy się na ten event, także let's go! Będą emocje, będą ogromne emocje. Wiem, że część z Państwa, część z Was jest teraz dopiero na gali, bo jeszcze jutro przed nami aktywności Sea Bloggers. To jest, słuchajcie, 9. edycja. Jest nam naprawdę szalenie miło, bo to wyjątkowa edycja. Hasło przewodnie? Czas się zatrzymać. Nominowani są Michał Wrzosek, Paulina Ichnatowicz, Joanna Sołowińska, Anna Trawka, bracia Kłeczek. Brzoza TV, Klaudia Leclerc, Katarzyna Drążewska, Wiktoria Łącka oraz Katarzyna Puławska. Sponsorem tej kategorii jest wspominana już tutaj wielokrotnie włoska Vespa, a nagrodę w tej kategorii wręczy dyrektor programowa telewizji TVN Lidia Kazen. Sea Bloggers Awards otrzymuje Michał Wrzosek. Brawo. Brawo, szanowni państwo. Wielkie brawa. Słuchajcie, z 50 nominowanych wybraliśmy 10 i głosowanie odbyło się właśnie na 10 nominowanych. Hejka kochani, wracamy właśnie. Halo. Halo. Wracamy właśnie z gali. Nie poszliśmy na afterparty, Kajetan wraca do Warszawy, ja lecę montować dla was vloga. Także co, wydarzenie było bardzo super. Niestety nie udało się wygrać, a szkoda, bo myślałam, że tytuł będzie wygrałam statuetkę Sea Bloggers. No ale niestety nie udało się. Sam fakt tego, że byłam jednak nominowana, jest ogromnym wyróżnieniem, bo naprawdę na tej scenie stawały niesamowite osobistości, takie jak Magda Gessler, Cezary Pazura, Joanna Jędrzejczyk, Joanna Przytakiewicz. No naprawdę są to osoby, które niosą za sobą wielkie wartości, których fajnie było posłuchać i zobaczyć. Także bardzo się cieszę, że zostałam wyróżniona i że moje nazwisko pojawiło się gdzieś tam na tym telewizorze, które było w tle. Stres ze mnie zszedł, trochę się poryczałam, ale rodzice powiedzieli, że są bardzo dumni. Zresztą Martyna też, bo oni dzisiaj biegną nocny maraton we Wrocławiu, także trzymam za nich oczywiście kciuki. Szkoda, że na taki dystans. Oni również trzymali za mnie, także dziękuję bardzo oczywiście wszystkim, którzy trzymali
trzymali za mnie kciuki, bo miałam od Was niesamowite wsparcie. Sam fakt, że zostałam wybrana z top 100, później z top 50 do top 9 influencerów, jestem naprawdę za to wszystko bardzo, bardzo wdzięczna i dziękuję również Kajetanowi, który ze mną tutaj był, wysilił się, przyjechał z Warszawy specjalnie, żeby tutaj ze mną być, także bardzo, bardzo fajnie, dziękuję Ci. Przyjemność po mojej stronie, słuchajcie, warto dodać, Wika ma dopiero 20 lat, większość ludzi, którzy byli na scenie, to już mają swoje lata, trochę już w tej branży siedzą, Wika jest jeszcze młoda i to będzie jeszcze gruba ryba tego biznesu, także jeszcze swoje osiągnie. Dzięki, no to naprawdę też spowodowało dużą motywację i też bardzo dużo miłych słów wpadło i też na scenie, bardzo dużo wartościowych rzeczy, także co, wracam teraz do pokoju chillować. No dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie, widzimy się już w pokoju, bajo! Jak widzicie, jestem już u siebie w pokoju we Wrocławiu, w domu i nie zgadniecie, co się wydarzyło. Osoby, które oglądały poprzedniego vloga, pewnie się domyślają. Otóż to, moi drodzy, po przyjeździe do hotelu, do apartamentu, jeszcze nagrywałam, jak zrobiłam makijaż, jeszcze opowiadałam, nie pamiętam za bardzo, co opowiadałam. Na drugi dzień też jeszcze opowiadałam Wam o nocy spędzonej właśnie w apartamencie. Robiliśmy sobie razem śniadanko, robiliśmy sobie herbatkę, ale co, moi drodzy, no niestety nagrało się wszystko w zwolnionym tempie i bez dźwięku. Już to mówiłam na poprzednim vlogu, ale na tym jeszcze nie, także ostatnio też był taki fuck up lekki z racji, że słuchajcie, ja mam nową kamerę od jakiegoś czasu. Nie jestem pewna, czy teraz wszystko dobrze działa. Nie no, chyba działa. Miejmy taką nadzieję. Obok guzika nagrywania, gdzie się włącza nagrywanie, jest guzik, który zmienia jakby moduł aparatu, co się zmienia na tryb zwolniony i bez dźwięku. I niestety ja bardzo często przez przypadek klikam ten guzik, a niestety nie widać na ekranie, czy on został kliknięty, czy on nie został kliknięty. No i tak to się niestety stało również wtedy, ale nie mówiłam wtedy jakieś dużo konkretnych rzeczy, to było raczej taka moja paplanina bez celu, no ale jednak mimo wszystko trochę mi szkoda tego materiału. Ja się nauczę obsługiwać tej kamery, naprawdę, zaufajcie mi. O tyle, o ile mogłabym przyspieszyć te materiały, to niestety przez to, że one wtedy nagrywają się bez dźwięku, no to z tym nic zrobić nie mogę. Mam nadzieję, że będzie coraz mniej takich wpadek z tą nową kamerą, bo jak na przykład pojechałabym na jakiś wyjazd i wszystko tak nagrała, to my się autentycznie wkurzy. No ale co, nic z tym już nie zrobimy, a ja, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego vloga. Dajcie znać, czy coś takiego, taki backstage eventów influencerskich Wam się podobał i dajcie znać, czy jeżeli będę jechać na jakiś inny event, to czy również chcielibyście coś takiego. Ja dziękuję za oglądanie, pamiętajcie oczywiście, żeby subskrybować kanał, bo to jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcecie, żeby moje filmiki Wam się pojawiały na bieżąco, jeżeli chcecie widzieć się ze mną częściej. No, zostawcie oczywiście również łapkę w górę, a ja już się z Wami żegnam. Pa, pa. Widzimy się niedługo.